Dzień dobry, bardzo serdecznie, witam wszystkich na kanale Śpimy. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Jak codziennie, 22, nie ma co kłamać. No jest dobra, to kanał, który służy wam do spania. Nie przedłużajmy jakieś głupoty. Playlista, odpalcie sobie z playlisty, jeżeli idziecie spać, żeby nie zakłócić waszego snu pięknego, prawda? Jesteś wartościową osobą, bardzo się potrzebujemy. To też warto dodać. Gdyby nie ty, to by nie było nic. A jeżeli ktoś cię denerwuje i ktoś dzisiaj ci przeszkadzał, stary, nie przejmuj się tym, jutro jest bardzo wielki dzień. Pamiętaj, wodę warto pić, to jest ważne. To jest ważne. Jutro jest wielki dzień, więc pamiętaj o tym, żeby się wyspać, bo musisz na pewno spędzić go bardzo dobrze. Ciekawe, czy komuś to się faktycznie spełniło, że tak mu powiedzieliśmy, on tego słuchał i następny dzień miał taki super i przestał nas słuchać już, bo już nie potrzebował takich pocieszeń. Tak. Może tak się zdarzyło. Odświeżam te stronki, żeby czarne były, bo nie chcę być białe. Jakie? Żeby czarne były, bo wtedy ciemniej jest. Dobrze. Dobrze. Mój drogi kolego, dokładnie tak jak wczoraj wspominaliśmy, dzisiaj najdziwniejsze kolekcje. Tak. I mogę przedstawić moją pierwszą, bo to było tak do poprzedniego odcinka, do rekordów mówiłem, żeby może nie zapomnieć. Może nie, zacznijmy od tego, że najpierw powiedz, bo chciałeś powiedzieć, co zbierasz. To jest też warte. Więc jaka była twoja kolekcja? Zbieram aktualnie w pierdol. A pierwsza kolekcja moja... No. Za dzieciństwa zbierałem na przykład bardzo dziwne rzeczy, na przykład baterie zbierałem zużyte. Zbierałem baterie zużyte. Nie wiem, wiesz co, akurat tego nie liczyłem, ile ich tam było, po prostu miałem takie pudełko, o którym kiedyś mówiłem i tam wrzucałem różne rzeczy, na przykład tam się znajdowały baterie, znajdowały się tam też te takie, nie torebki po herbacie, tylko jak przy torebkach od herbaty są te listki papierowe takie, te etykiety, na przykład, że Lipton, taki kwadratowy ten. Ty to zbierałeś? Zbierałem to od herbat. Po co? Nie wiem czemu. No, pytasz mnie, a ja ci myślisz, że odpowiem, no już. Ale zbitboxowałeś fajnie. No, spoko. No i zbierałem też, co jeszcze zbierałem, kapsle od piw, to też mówiłem, że zbierałem kapsle od piw, nakrętek od butelki akurat nie zbierałem, znaczy zbierałem, to moja mama w sumie zbierała też później bardziej, bo do szkoły się oddawało, tam taki było zbiornik na nakrętki, takie to się oddawało do szkoły, to moi rodzice to zbierali, moja mama, a tak to nie wiem, czy coś. A, zbierałem jeszcze później, też, czy nie wiem, czy zbiera. No, zbierałem. Paczki po szlugach. I najwięcej miałem LM-ów forwardów, pamiętam. Miałem tak bardzo dużo całą kolekcję. A to były twoje paczki po szlugach, czy jakieś? Tak, moje. Nie, no czyjś nie zbierałem, tylko swoje zbierałem. Okay. To tak już bardziej w dorosłym życiu. I sobie nie wiem, czy miałem, wiesz? Paczki po szlugach zostawiałem po prostu i miałem ich mega dużo. Jeszcze coś by się znalazło pewnie, ale puszki po monsterkach kiedyś zbierałem, ogólnie puszki. Dużo miałem puszek, strasznie dużo puszek, puszki kiedyś zbierałem też, no. Nie wiem, czy wiesz, prawda. Ale mamy wspólnego znajomego, który, tak, drugi kolego, zbiera bardzo dziwne rzeczy. No, i ma ich bardzo dużo. To fakt, i ale to są stary, przykład, będą nie kiedyś wiem wartościowe rzeczy, bo mówisz o smugolu, tak? Tak, i to na przykład zbiera papierki po lodach ekipy. Zbiera papierki, zbiera baterie, ma na przykład po Kizersie, ma ten... papierek po Kizersie, ale stary, on ma nawet taką OG rzecz jak kiedyś, teraz już tego nie dorwiesz. Pamiętasz, że kiedyś na tym, na puszkach coli była Little Monster na przykład, albo abstrahuję, to on ma puszkę z Little Monster, człowieku. No stary, to jest takie OG, zobaczysz, że kiedyś to będzie też tak samo warte, papierki po lodach ekipy czy coś, czy właśnie tragedia, ten po Kizersie na przykład. Zajebista to ja mam mega dziwne rzeczy, ma browary, jakieś puszki, papery, po szlugach też ma chyba opakowania. No. Schowa to tam w tej szafie swojej. Możecie napisać w komentarzu, jak ktoś by się chciało, jak nie, to nie, ale możecie napisać, jak coś kolekcjonujecie dziwnego. Bo dzisiaj właśnie przejrzymy najdziwniejsze kolekcje ludzi, bo ciebie nie zapytałem, co ty kolekcjonowałeś dziwnego? Nic. Nic nie kolekcjonowałeś tak totalnie, a nawet nie dziwnego. Tak po prostu miałeś normalnie tego dużo i normalnie nic nigdy nie zbierałem. Coś nie wiem, na przykład wypiłeś se piwo i mówisz, a wrzucę sobie to w takie miejsce i se leżało, tak? No nie. Ty kiedyś zbierałeś puszki po monsterkach. No to powiedziałem właśnie, że zbierałem. A to do tła akurat zbierałem, do tła, żeby mieć sobie. Ale tego tak było memowo, tyle w biurze, że wszyscy kurwili memowo, na to. Mówili, Alex, bierz te śmieci, kurwa, stąd. No bo ja to tła zbierałem, żeby memowe tło mieć, że haha, monsterki. A ty mówiłeś, no, jakie kurwa śmieci, to moje puszki są. No, to do tła akurat miałem monsterki. Ale... Tyle tego było. Ale no, nie wiem co. Nie wiem. Drogi kolego.
nie przychodzi mi do głowy. Ludzie coś jeszcze takiego są miałem. Jeszcze dziwniejsi. No właśnie, myślę, chciałem powiedzieć, to tak dokończę poprzedni odcinek, bo te rekordy Guinnessa tam jednego nie powiedziałem i żeby nie zapomnieć. Dobrze. Było, no że powiedz. Ktoś miał największą, o kurde, to czekaj, bo tą stronę sobie odpalę, bo już nie zamknąłem jej, dobra. Największa kolekcja krasnali ogrodowych i ktoś tych krasnali ogrodowych ma kolekcję 2042, gliniane krasnale ogrodowe. Okej. Okay. Fajne, tak sobie wchodzi do takiego ogrodu, a tam krasnale same. Ciekawa myślę, sprawa. Że nie równa się to 100% temu, co zaraz ci powiem. No właśnie ty te dzisiaj robiłeś researchek jakiś. Dużo dziwniejsze rzeczy, no to których nie spodziewasz się totalnie. Numer jeden. Ktoś ma taką zajawę i zbiera drapaczki do pleców. Co jest? A kiedyś miałem taką. I ktoś posiada? Mój tato chyba kupił sobie taką. Ktoś posiada 700 drapaczek do pleców. No to z aż dziwne 71 jest. Krajów. To dziwne. Czaisz? Coś jest. Bo większość ludzi mi się wydaje, że jak zbiera takie głupie rzeczy, to właśnie takie, które ci zostają za darmo. Na przykład właśnie jak te paczki szlugów, czy kapsle, czy coś takiego, nie? A te takie, żeby kupować, ale to możesz kupić tego po prostu dużo. Zamówisz na AliExpress 1000 sztuk czegoś i co? To już robi ze mnie kolekcjonera, czy nie? Nie wiem, no po prostu ktoś ma 700, zbiera od 70. A podrapał się każdą? Każdą się podrapał? Z 71 krajów. Bo to się nie liczy jak kolekcjonowane, jak to właśnie mi się wydaje, musi być użyte. To tak, użyłeś to kiedykolwiek drapaczki do pleców, tak szczerze? No tak z ciekawości właśnie, jak mój tata to miał, tak se kupił na bazarku czy tam na giełdzie, tak ale fajne, haha, podrapa się po plecach. No to tak sobie podrapałem się, ale tak żebym... I co, użyło ci wtedy? No to fajne, było super, no. Tak? Tak. Ja osobiście, szczerze mówiąc, nigdy nie używałem drapaczki do pleców. To jest takie, tak samo jak się nigdy na przykład nie używałem, a wiem, że coś takiego istnieje. Takie coś pod prysznicem często jest, można spotkać, albo przynajmniej ja kiedyś często spotykałem, jak taka szczotka długa do pleców mycia. Używałeś tego kiedyś? Do mycia pleców? Szczotki? Moi dziadkowie to mieli. No właśnie, mówię, że to kiedyś było tak często spotykane. Gdzie jest szczotka do pleców? No bo kto tak plecy ora, czy to bolało o tym? No właśnie, normalnie sobie rękę bierzesz, chyba że buły masz takie, że ci nie pozwalają sięgnąć na plecy. Robert Brunejka takie ma. No chyba tak. Może o to chodzi. On odbiera telefon, tak. No. Głośno mówiącym. Dobrze. Mój drogi. Kolejnym jakże imponującym nabytkiem i kolekcją, którą posiada ktoś, to kości do gry. Takie. No to kostki, fajne, to fajne, gra. To fajne. Ile ich typiasz, ma? Typiasz zbiera je od 1977 roku i zgromadził fajne. 35 tysięcy sztuk. Bo jest dużo. Fajne, ale to też wiesz, mi przypomniałeś, odblokowałeś wspomnienie, bo też miałem właśnie kiedyś dużo kostek do gier i też je wrzucałem w jedno miejsce i miałem ich sporo, ale miałem takich, nie wiem, z 15 może max. A, to jest mega sporo. No. Chłopa 35 tysięcy. No właśnie, więc... Mi się wydaje, a fajne, że... to fajne. A to też fajne, bo niektóre mogą się różnić, niektóre mogą być jakieś kolekcjonerskie, nie wiem, wiem, że na przykład do niektórych jakiś kojarzę, że gier takich, które były jakieś gry komputerowe właśnie, to tam dodawali na przykład jakąś kostkę do gry czy coś, to niektóre są takie kolekcjonerskie faktycznie, więc to jest fajne akurat. Klasyczna zbieranie. Kostka do gry ma 1 cm, 1 na 1 na 1. No to powiedzmy, że takie jeżeli mają. Jeżeli chłop ma ich 35 tysięcy, to on ma 35 tysięcy centymetrów no, kostek. Czyli ile metrów, ile kilometrów? 35 tysięcy, 35 kilometrów. Dobrze policzyłem na szybko? Tyle, ile to... No 35 kilometrów. No wydaje mi się, że 35, no, ale... No ale to też trzeba obliczyć później, jaką powierzchnię to zajmuje na sześcianie, nie? Ale matematyka się przydaje, co? To ciekawostek. No nie, nie będę tego liczył. Widzę, też nie będę tego liczył, ale... Ale ciekawe, się ale fajne w ogóle kostka do gry, jakieś lubiłem, właśnie jak ją przypomniałeś za fajną rzecz, taki fajny przedmiot, co? O którym zapomniałem, no kostka do gry. Ale nie fajny widziałem przedmiot, tego... rzucasz i no, wychodzi do nie O2. Widziałem tego parę lat na oczy. Kiedy rzucaliśmy kostki katana i różne rzeczy. No to wtedy w sumie. Totalnie dużo planszówek w domu, ja mam 20 kostek tutaj. No ale ja lubiłem strasznie jakieś kostki, lubiłem tak sobie rzucać no to po prostu kup. W kości grać. No i se kupię, takie kolekcjonerskie jakieś, nie wiem, metalowe. Taką dużą seku poduszkę. Miałem jakieś takie właśnie poduszkowe kostki duże. O kurwa, nie no, kolejny rekord to chłop chyba się obudził, nie wiem gdzie, w Cyberpunku. Chłop żyje no. W 2050 roku. Czemu? Jest typiarz z Wielkiej Brytanii, który zbiera pachołki drogowe. Też, te takie, ja te takie trójkąty poleczowe. Przychodzi po ulicy i zabiera, kradnie, to ma przez 500. Niego to znika. 500. To sporo nawet, sporo. Fajne. Po co ile lat to zbiera, że 500 ma?
Nie jest napisane. A, to trudno. No bo jestem ciekaw, czy codziennie chodzi, jeden zabiera na przykład, czy... Każdy z nich został legalnie zakupiony, nie posunąłby się do kradzieży tak. No to co to za kolekcjonowanie? Jak skupić, to też to sobie mogę. Właśnie mówię, te kolekcje działają tak, że mogę sobie na AliExpress kupić 1000 zszywaczy i też będzie to kolekcja, czy nie? To się nie określi wtedy mianem czym kolekcji. Jest? Kolekcja klasyki. Polecam, pozdrawiam. Jest? Piotr Frączewski. Czym jest pokrowiec na parasole? To jest taka ta folijka, no w której się parasol wkłada? No, głupie. I ktoś ma tego 730. Bez sensu. Znaczy, rozumiem. Ja nie mam ani jednego w domu. No to bardziej parasole mógł kolekcjonować, to już może się bardziej. A nie, on kolekcjonuje pokrowce na parasole. Kiedy, stary, ostatnio używałeś parasola, przyznaj się? Ja to nie sobie, wiem. To jest kij. Gimnazjum. No ale... używałem parasola. Czy ty kiedykolwiek miałeś pokrowiec na parasol? Ja myślałem, że to jest jednorazowe, no, że się zdejmuje i się wrzuca do kosza. No nie jest jednorazowe. No miałem, no faktycznie tam się chowało jakoś ten, no ale... Ale po co? No nie wiem, kurwa, wiesz co, można ciekawie kolekcjonować. A propos używanego parasola i tak dalej, itd. Mam pomysł na kolekcję fajną. Casey na telefon. Ale fajna. Fajna kolekcja, nie? A propos kolekcjonowania i parasola. Ktoś zostawił u mnie parasol ostatnio i leży u mnie w domu parasol. Nie wiem, skąd się wziął w ogóle. Zrób zawody. W wyciąganiu parasola z wody? No nie, to są te, jak to się nazywało? Zawody wkładania parasola do dupy? Nie, jak to się nazywało? Otwarcie, no. Zrób otwarcie. Otwarcie. Ci powiem, że ci się popierdoliło chyba kolegów trochę. Ale mucha szczur na otwarcie kanału. No to gówna lecą. No tak. Tutaj jest mega weirdo i mega obrzydliwy rekord. Mówię, ja mam fajną kolekcję, tu i na telefon, to jest fajne, coś tu kolekcjonuje. Dobrze. Dziękuję. 58-letni Amerykanin, który ukrywa swoje hobby przed żoną i ta nie ma pojęcia o tym. No. Czy jesteś w stanie odgadnąć, co on kolekcjonuje? Nie wiem. Zbiera to od 1978 roku i przetrzymuje to wszystko w słoiku. Paznokcie odcięte. Skąd wiedziałeś? No nie wiem, zgadłem. Jezu, no bo miałem pierwsze, co miałem powiedzieć, gilę z nosa. Ale jak byłem dzieckiem, chciałem gilę do nosa, z nosa wkładać do słoika i ciekaw byłem, jak to się uzbiera dużo i co, jak będzie takie wielkie, ale później się prawie zeżygałem, jak o tym pomyślałem, więc... Ale hop, było dziecięce marzenie, zbierać gile do słoika. Ciekawe, czy ktoś kiedyś to zrobił. Znajdują się tysiące eksponatów. Ciekawe, tak wziąć i zjeść te paznokcie. Zmielić, tak sobie i posypać. Przyprawę użyć do zupy. Jezus Maria. Tragedia. Pycha. Dobrze. Kolejna osoba, o której będziemy mówić, to osoba, która posiada 3000 egzemplarzy torebek papierowych. O, no to też fajne. To jest takie papierowych, no typowe, to też takie ciekawe. No ja mam dużo, na przykład tak z, nie wiem, z 10 albo do 20 mam toreb to takich ciekawe. Z Ikei w tym. Znaczy z Ikei, takich z Biedronki. Ma bloga, na którym można zobaczyć wszystkie te torby. Są zeskanowane i normalnie udokumentowane, jest ich tam... O, wiem, jaka kolekcja, kolejna kolekcja fajna może być, tak się z tym skojarzyło. Paragony ze sklepu. Też można by kolekcjonować. Bledną. No bieleją niestety, ale po prostu byś miał dużo paragonów, no. Ciekawa sprawa. Co jest? Ciekawe, nie, czy no, ktoś kolekcjonuje z naszych widzów, na przykład. To jest głupie. Dwóch studentów w Colorado zbiera kawałki asfaltu. Ale to takie... Idą gdzieś w jakieś miejsce i zgarniają stamtąd kawałek asfaltu i to mają. To tak jak już ciekawiej na przykład, znaczy to bardziej nietypowo, ale ciekawiej sobie kamienie na przykład zbierać. Takie losowe po prostu, nie jakieś szlachetne, tylko po prostu losowe kamienie. To też kiedyś zbierałem, o, to też mi się przypomniało, że kiedyś z pola kamienie. Po prostu idę sobie polem, drogą, czy cokolwiek i patrzę, o, kamień i sobie zbierałem. A ty zbierałeś kamienie też na Turcji, jak byliśmy? Mam go nawet przy stoliku, to są kamienie, no. Przewiozłem z Turcji kamienie, z plaży ukradłem. Nie można chyba. Nie można? Trudno. To jest trochę creepy, ktoś zbiera pamiątki po mordercach. To być może nie jest to aż taka nietypowa kolekcja jak obcięte paznokcie szczuropaski po pleców, ale wciąż zdecydowanie szokująca. Głównie dlatego, że zjawisko kolekcjonowania pamiątek po morderstwach jest dość powszechne. Na całym świecie znajdziemy tysiące takich kolekcjonerów.
Zbieranie ubrań, listów więziennych, czy nawet narzędzi zbrodni jest pomysłem wyjątkowo kontrowersyjnym, zwłaszcza, że hobbyści często wymieniają się swoimi znaleziskami na specjalnych aukcjach. A w ogóle czytam to na stronie Polka 50+. Aha, są ciekawe akurat takie właśnie. Coś. Takie ciekawostki. Takie tematy no tak nasze ten, ciekawe. Poczekaj, bo tak mi się przypomniała myśl, taka mi przebiegła przez głowę, że najbardziej typowe, co można zbierać i mi się kojarzy najbardziej, nie znaczki. Wiem, powiedzieć swoje... No dobra, no to powiedziałeś to samo, znaczki. Albo motyle. Mi się bardziej... Motyle? No motyle są czytają, motyle. Motyle to ksiądz, tak do tego. To ja bardziej, o to też jest kolejne, co mi się przypomniało, zbierałem liście do zeszytu o! właśnie, miałem liście. Liście i były takie płaskie tak, bardzo takie z suszone płaszcze, no miałem no. zeszyt cały i normalnie miałem kolekcję liści, nie mam pojęcia, możliwe, że to gdzieś jest na strychu. Muszę na święta, jak pojadę, pójść na strych i znaleźć moje rzeczy z dzieciństwa, bo mi się wydaje, że tam co się nimi dupę dziwne czyści. Rzeczy są. Ale będzie znajdziesz co opowiadać metal-tazo najwyżej. Znajdziesz jakiś metal-tazo albo coś, OG. No właśnie, miałem całą torbę metal-tazo, stary. Jak ja to znajdę, to nie wiem, co, nie powiem, jest co bogaty. Zrobię na to. Nie, jest właśnie bogaty. To nie jest aż takie drogie. Patrzyłem na Elixie, to tanio to ludzie sprzedają, wiesz? Nie. Akurat. Na przykład okay. takie całe sarkofagi. Znaczy wiesz, tam no, cały sarkofag na przykład 300 czy coś tego typu. To pewnie kiedyś może będzie bardziej drogie. Ale no to też czy była kolekcjonowanie takie... dzieciństwa w sumie. Czy ty kojarzysz takie trolle, zabawki, zabawka troll, to one takie włosy miały no to długie, takie, no, kojarzę, no. To ktoś ma ich 3254. No, to coś jak z tymi, z krasnoludami, z ogrodu. No, ale to też takie nawet podobna dziecięce bardziej. No, bo jak kuzynka kiedyś zbierała takie figurki z Kinder Niespodzianki, z jajka. I miała no tego to też miałem. Totalnie dużo. O, to też kolejną rzecz przypomniałeś, że nie figurki, tylko te jajka, co były w środku, te żółte, w którym się była zabawka. To też tego miałem od chuja w domu. No. A kiedyś one, ja dobrze to też pamiętam, zbierałem, że one nie? kiedyś one kiedyś nie były, bo teraz takie żółte z takim otwieraczem, a one kiedyś no. były na dwa rozdzielane. I one miały inny kolor. Tak, chyba. Były chyba zielone takie. Na dwa no. takie rozdzielane albo niebieskie, no, no fakt. No, no, no. Później były żółte, no. Tak. Bo może większy element jest łączony, jakby dwa takie małe, to ja pamiętam, kiedy to nawet jako dziecko to połknąłem kiedyś przy przypadek. Prawie. Ktoś się zatrzymało. Ktoś zbiera kurczaki. Żywe czy jakie? Nie żywe akurat, ale fajnie brzmiało. 6505 kurczaków zabawkowych. Aha, a te takie piszczące takie, co nie, piosenki nie. ludzie robili na YouTubie z tego? Wiesz co, na zdjęciu jest no to głupie, bo to piszczące to by było fajne i taką kolekcję wielką mieć, położyć je i rzucić się tak na to i by tak piszczały. No, fajne. Skuter ktoś przerobił, także kurczaka wsadził. No głupie, to kapaczki do pleców już było. Piszczące. O, to też może kolekcjonowałeś zabawki z McDonalda. Nie kolekcjonowałem, ale miałem. W sensie tak w życiu miałem, nie wiem, ze 3 albo 4 zabawki. Pamiętam moja ulubiona zabawka mało. I najbardziej zaawansowana jaka była. Czy nie może zaawansowana, ale najfajniejsza jaką miałem to był taki rozkładany kij do golfa. No. I piłeczka po prostu, taka chujowa co prawda. Fajne. Ale był taki, był fajne. Ten rożek jeszcze, ten tee, z którego się pyk robi. Piłeczka no. i taki plastikowy, mały, taki krótki pamiętam, nawet ja już za duży byłem na tą zabawkę, bo jak do ziemi, żeby dosięgnąć, musiałem się schylić i miałem właśnie taki kij. A najbardziej zaawansowana i fajna wtedy za dzieciaka to była gra Spyro. Była taka normalnie konsolka mała, jak Tamagotchi, jak Tamagotchi właśnie takie i tam fajne. Się smokiem latało, taki Flappy Bird chyba to był trochę, coś ale to tego było typu. W tym? Normalnie w, normalnie w Macu, taka? No, w Macu to było takie, no jak Tamagotchi takie coś, nie? Ciekawe, fajne. Takie jak Tamagotchi, to było fajne. A ja pamiętam, że były takie grające, co no później było, wiem, że takie ten... chujowe właśnie zaczęli robić zabawki, że były same nic nie robiły, tylko były takie figurki. No. A teraz są w ogóle takie, że skanujesz smartfonem. Teraz są takie, że masz kartkę i skanujesz smartfonem, jakąś grę masz lub coś. No, to takie shit. Już wiesz. Ale to jest takie, kurwa, brzmi no. jak narzekanie, takie, a, kiedyś to były fajne zabawki. A, no to koleś ten z McDonalda ma ich 75 tysięcy różnych zabawek. Z McDonalda? Ale to jest OG, stary, taką pierwsza zabawka na przykład z Maca, jaka była, te wszystkie. Na pewno ma ten kij do golfa, na pewno ma to Spyro, co miałem. Jeszcze było coś jakieś takie fajnego, no fajne. Możemy fajne. Jakąś stronę, możesz go znaleźć. O, idealne dla ciebie. Czemu? Kolejny się kolekcjoner boję. To jest jak coś, mnie, kurwa, tam powinieneś zamieszkać. Powinieneś tam zamieszkać. Drzewa ma, kurwa, w domu. Nie. Rośliny, najwięcej roślin. To jest koleś, który ma 932 budziki na chacie.
Czemu budzik, Ilia? No kurwa, mam jeden budzik. Nie budzisz w ogóle. A, w ten sposób. Nie budzi się nigdy. Myślałem, że ci się skojarzyło, bo mam budzik taki normalny. Nie, bo się nie wstajesz po prostu. Arek ma taki budzik. Taki mega głośny, który mu działa tak normalny, głośno, bo taki prawdziwy, normalny no. mu nie działa. Bo normalny jakby na telefonie jest ustawiony, to się nie obudzi. Musi być taki stary, oldschoolowy. No nie budzę się, no. Nie działa na mnie budzik. Ale budzę się na przykład, jak ktoś do drzwi dzwoni. Ostatnio mi kurierzy dzwonili, jak te paczki przychodziły z Shopee, to się budziłem. Wtedy no i się ten. Oglądałeś serial Doctor Who? Co to było? Kojarzę z nazwy, czekaj, sprawdzę. Ja nie wiem też. Doktor nie, wiem, nie oglądałem tego. Who. Nie oglądałem. Who is Doctor Who? No dobra. A to pewnie to jest jakiś kokolarny serial, bo kojarzę tą nazwę. I tak się składa, że koleś, który kolekcjonuje zabawki z doktorem, bo nie zabawki, tylko jakiegoś robota, Daleków, ma 571. Okay. Chyba jakaś postać. Ale to a propos filmów, to mi się kolejna rzecz ciekawa skojarzyła do kolekcjonowania. I to też można powiedzieć, że kiedyś, nie wiem czy kolekcjonowałem czy nie, ale miałem sporo, płyty CD po prostu, takie wiesz, zwykłe płyty. O, to ja też miałem. Też miałem dużo tego, ja nawet sobie kiedyś ozdoby do pokoju z tego porobiłem, że powieszałem w różnych miejscach sobie te płyty. Ja tu mam nawet, tutaj mam nie płytę masz. Jedną. No ale to jest winylowa. Mam, jest tam płyta. Nie, tu jest normalna też CD. Aha, teraz na tym. A w tym co masz wlepy. No to ja tak. Miałem tak dużo właśnie sobie ozdoby na przykład z tych płyt robiłem. Okej. Okay. Też jest fajne, to fajne, że to kolekcja. Też na pewno jest taka kolekcja, kto coś ma, tylko jestem ciekaw, ile ma najwięcej takich płyt. Zamówiłem sobie żarcie. Ktoś ostatnio pisał, żebyśmy... Ktoś ostatnio napisał komentarz, żebyśmy... Bo ty mówisz, że do Żabki musisz iść, żebyśmy kończyć odcinek i mówił: nagrywajcie wcześniej, żeby do Żabki nie trzeba było iść. No, co to ten? Co ty gadasz? Co cię obchodzi, co ja robię? Ło, ale jesteś ten, groźny chłopcze. A ktoś napisał no. wierszyk, wiesz? Widziałem ten wierszyk, nie przeczytałem całego, bo chciałem na odcinku ja przeczytać, też. Ale zapomniałem. Ja to samo zrobiłem. No. Przeczytać? No, możesz przeczytać, no. Chociaż no, to bardziej czekaj. To pasowało mi do początku odcinka jakiegoś, żeby przeczytać, więc to zostaw go na następny odcinek, jutro go przeczytamy sobie na początku odcinka, bo to takie, jak wierszyk to chyba dobrze. Miłe i to miło na początku będzie przeczytać, to sobie czy jadłeś kiedyś gumkę do mazania? No, ja, znaczy, no nie tak, ma osoby, no, która nie ugryzła gumki, albo nie ma osoby, która jak miała gumkę taką, z tą taką, z białą, z takim ten, że nie narysowała tam kłopka, na przykład i ubrania tak, pod każdy, spodem. To zawsze się pisało, tak, była ta biała gumka, to zawsze się po niej pisało, nie było takiej gumki, no, która była czysta. Albo cyrkli się wbijało. To tylko te grzeczne wbijało. Dziewczyny, co się uczyły, miały czyste gumki i zawsze jak pożyczały, to już nie tak. były czyste, tylko zawsze się napisało tak. coś na nich. No. No to jest chłop, który zbiera gumki. Nie, babeczka, przepraszam. I ma tych gumek 19571. Wow. Różnych gumek. Sporo, ciekawe. Ona gdzieś jedzie i kupuje gumkę, czy? Ale są takie dziwne rzeczy do kolekcjonowania właśnie, bo większość rzeczy możesz sobie kupić po prostu. Fajniejsze są takie, które wiesz, jakąś historia za tym niesie się na przykład, że nie wiem, wypiłeś to i sobie zostawisz. Chłop kolejny jest kolesiem, który zbiera zdrabki i ma 100 tysięcy zdrabek. O, to fajne też, to fajne. Wow, fajna kolekcja. Sporo. Ciekawe ile wygrał. Na 100 tysięcy zdrapek, no to musiał wydać na to 100 koła. Ale ile wygrał? No większość zdrapek się zwraca, w sensie, że jak kupujesz, to rzadko się zdarza, myślę, wydaje mniejszość jest zdrapek, która się nie zwróci, chociaż cena tego. Przynajmniej ja jak zdrapywałem, to zawsze było tak, że chociaż tą złotówkę kosztowała zdrapka, to ta złotówka zawsze była, nie? Ostatnio kupiłeś, nie wygrałeś na przykład? Nie kupiłem, bo wtedy byliśmy w sklepie, była taka historia, że stoimy sobie w sklepie jednorazówki, w Kolporterze chyba, czy w jakimś kiosku po prostu. Chciałem sobie kupić jednorazówki na szybko, bo już się spieszyliśmy do domu, już chyba Fejma wtedy biegliśmy oglądać z galerii. No i poszedłem te jednorazówki kupić i chciałem zdrabkę też, mówię, o zdrabki są, kupię se. No ale tam pani mówiła, że coś tam trzeba ten, jakoś inaczej zapłacić, to tam mówię, dobra, to nie marnujmy czasu, już chodźmy sobie. No i nie kupiłem tej zdrabki w końcu, a później chłop stanął za mną, Dawid, i czeka, i nie wiem, z 5 minut czekaliśmy, bo chłopowi się zachciało kupon Totolotka kupić, a ja zdrabki nie kupiłem, żeby szybciej iść. A na debila czekamy, kurwa, to Lotto. Ja uznałem, że zrobię taki randomowy move i kupię Lotto, może wygram i chuja, nie wygrałem. No. Pistolet na wodę. 275 sztuk. Nie tak dużo. To takie, no mało. Ludko. To bardziej mógł te takie jajka na wodę, co były zbierać, takie te. Jest chłop, który zbiera dalmatyńczyki i ma 117 dalmatyńczyków. 101 dalmatyńczyków. 117 ma. Ciekawe, jak to ma 101 dalmatyńczyków. No nikt.
Jest ktoś, kto ja zapomniałem w ogóle o takim psie jak dalmatyńczyk. Takie psy istnieją. Ja nie widziałeś kiedyś na ulicy takiego psa jak dalmatyńczyk? Mam na... Wczoraj widziałem, nie widziałem. Lol, no to ty. No. Ja nie widziałem tego psa, nie wiem, tak na żywo, no z 10 lat albo z 15. One kiedyś były popularne, a teraz już nie są. No właśnie, bo była ta bajka właśnie, 101 dalmatyńczyków i... psach? Z psami jest tak, że jest tak, pewna moda na no, psa. Tak samo jak Lessie i on były jest popularne, też było dużo tak? Lessie, że zawsze widziałeś takiego psa. A teraz psa, się odwalę jeszcze. Yorki były popularne kiedyś. Yorki też, miał Yorki. No. Potem były Shih Tzu. Właśnie dalmatyńczyki były też. Jamniki też. Jamniki, ale jeszcze stary. Golden Retrievery były też popularne swego czasu. Ludzie a to nadal są, to nadal są, mi się wydaje. A teraz niedawno, najnowszą modą, którą ja zaobserwowałem, są samojedy. Samojedy, też mi się wydaje, że samojedy są. Albo, i chmurki takie małe. Albo owczarki niemieckie po prostu. Pomeranie. To są chyba takie, mi się wydaje, że najpopularniejsze. Albo no. Te pomeriany, no te mniejsze, te niewyewolowane. A jeszcze wcześniej były husky. Jeszcze wcześniej były husky, kilka lat temu. No. Dobrze. Jest koleś, który zbiera i ma już 14 tysięcy tabliczek nie przeszkadzać w hotelu. Lol, fajne. Ale to musi kraść, nie? Znaczy też można musi to kupić, kraść, ale... to jest niemożliwe. Znaczy no. Można to kupić, no jak można ten kupić... Ktoś musi mu drogowy, bardzo no przeszkadzać, to... mi się wydaje. No, chyba tak. On już ma spokój się w życiu. Do gry już były. Saszetki z cukrem. O, no to widzisz? 14 500 sztuki. 14 tysięcy? No. Sporo. On jest bogaty teraz, jak cukier jest drogi, to on ma tego cukru tyle, że ło, chłopie. Myślę, że to się przeterminuje chyba. Cukier ma swoją datę, czy nie? No, tak się pewnie smak traci trochę i taki jest taki ten, raczej, no jest to kryształ taki, więc to raczej nie traci terminu, ale... Okej. Okay. Jest po prostu, traci smak może, nie wiem. Istnieje kobieta, cześcioszek, która ma 5000 kostek mydła. Lol, też ciekawa zajawa, ale... I wodą zalać jej wszystko. Stary, kiedy ostatnio używałeś kostki mydła? Teraz same mydła są w płynie, skurwysynie. Używałem ma... gdzieś. No używałem gdzie? Gdzieś. No nie gdzie pamiętam, widziałeś gdzieś, ostatnio mydło? A to jest w ogóle takie... Znaczy jak samemu se używasz, to... No też nie chyba. To mi się wydaje, że kostka mydła jest taka nie ten, nie ekologiczna, tylko... Nieekonomiczna? Nie, nieekonomiczna, tylko... No, że zarażać się możesz o to, niehigieniczna, o. No, że trzymasz ręce, brud w to wycierasz i później to zostaje, tak leży. Może dlatego też ludzie tego nie używają, że to jest takie nie. No, bo w płynie jest lepsze, bo jest szybsze i... No, w płynie jest klikasz, albo jeszcze jak masz właśnie dozownik taki, co ci ps robi, no to fajne. No. A jak masz dozownik taki do mydła, co sam ci wypuszcza mydło, to kupisz taką suszarkę sobie i powiesisz w łazience, co wieje, tak, że możesz tam siura kupię włożyć pisuar, i... żeby dmucha. Na stojąco do tak, pisuaru. No, fajne. Kupię sobie pisuar. Top 10 rzeczy, które musisz mieć w domu. Tak samo jak ostatnio gadaliśmy, też losowe rzeczy. Bidet. Losowe rzeczy, które musisz mieć w domu, które są w miejscach publicznych. Baniak na wodę taki, co sobie nalewasz do kubka. No fajne. Stoisko ja na wodę. Ja bym chciał mieć... albo, wiesz co, ja bym chciał mieć suszarkę do rąk właśnie, taką dmuchaną, kurwa, OG, kupię sobie to człowieka. OG jest posiadanie filtra. Będziesz do mnie filtra? Jakiego OG... filtra? Takiego, że do kranu nakładasz i przez kran lejesz wodę i z kranu lejesz no, wodę. No, albo jeszcze lepsze, że ci grzeje wodę na gotowaną od razu, wrzątek no, ci leci. Też jest fajne. Też jest fajne, no. Top 10 technologicznych rzeczy, które ułatwiają życie. Ktoś ma... Kogoś pojebałem, ma 125 866 sztuk serwetek. Okej, okay, spodziewałem jakichś strzywaczy albo agrafek, albo bez tych, sensu. Tych spinaczy biurowych. To jest ciekawa kolekcja, ale wiesz, to liczy. Widzę, widzę teraz te pokrywy na parasole i to jest tragedia. Patrzę na to zdjęcie. A bez sensu, najgłupsza kolekcja jaka... O Jezus. Ktoś ma 4500 kosmyczków włosów gwiazd. Skąd wiesz, że gwiazd? Skąd on to... Właśnie też mnie zastanawia. Pomieszało mu się to już na pewno. O Jezu, a jeszcze większy klip. Jest chłop, który ma gumowe lalki, te takie erotyczne. I ma ich 240 sztuk. A to nie dużo aż tak. A ciekawe, czy nadmuchane tak leżą w pokoju, czy rozdmuchane? To są takie gumowe, sztuczne, takie cyberskóra. No, a... Prawdziwe no. Takie, wiesz, no tak. Nie dmuchane, tylko takie... A nie dmuchane, aha! No właśnie mówię, że takie lalki takie. No to dużo. Dużo, no. Deski surfingowe. Przez 15 lat chłop zebrał 647 desek surfingowych. To dużo, gdzie on to trzyma? Czy w sklepach tyle nie ma nawet? Ale bez sensu, miniaturowe krzesełka. Po co komuś miniaturowe krzesełka? Takie małe, takie.
Aha, takie małe. Takie wiem, jaka ciekawa kolekcja może być. Ten stolik od pizzy taki, co w pizzy dają ci do pudełka. Ten plastikowy, biały taki z trzema nóżkami. Wiem, co ja zbierałem. Zajebiste to było do kolekcjonowania. Wiem, co zbierałem. No? Kartony z pizzy, te takie kwadraciki, żeby mieć darmową pizzę. A, że był jakaś restauracja, miała promocję i miała kupony takie, że... Ten? Tak, i się wycinało kartonik, żeby było 10 kartoników, to była darmowa pizza. Było coś takiego kiedyś, no. Ale mi teraz, było. Kurde, ciekawe. Ja zamówiłem z żarcie, a teraz na pizzę mi wziąłeś ten, ale pudełka po już się chyba nie da. Bo pudełka po pizzy też ciekawa opcja, żeby zbierać. Zamówić, no, żeby zbierać. Prawda. Jest typiarka, która posiada... 1563 telefony komórkowe. Wow. Dużo musi dzwonić. Ja bym chciał kiedyś mieć całą kolekcję. Bez mojej głody. To nie jest takie nawet drogie, Anna. Przynajmniej jak patrzyłem, żeby spełnić. Ale to jest marzenie dzieciństwa i moje ulubione telefony Sony Ericsson, żeby mieć wszystkie modele, jakie istnieją. Oprócz tych już to były dotykowe takie, tylko te wiesz, to były za naszego dzieciństwa. Jest jedna rzecz, którą ja zbieram, to moje ulubione mam jej całkiem telefony. Sporo. Płyty rapowe. No. Nie wiem po co to kupuję, ale mam tego dosyć sporo tutaj. No to jest taka tak... kolekcja, że wiesz, że to faktycznie no. ma jakiś sens. Nie tak, że na ilość lecisz tego, ile tego masz, nigdy tylko nie tak liczyłem, po prostu. Nigdy nie po prostu. No tam mam. Na oko chcemy tam jest, sprawdzić. Nie wiem, od 50 do 100 tam jest na oko. Tak mi się wydaje, że około 50 bym strzelał. 60? No coś takiego bym strzelał, że tam masz tego. Jest też fajne. Ale liczy chłop tam, kurwa, matematyka jest taka przeprowadzona w głowie. 35, 28, 19, 37. 62 płyty rapowe. O, no to zgadłem, widzisz, ale mam oko celne. No, ale nie wiem, czy wszystkie przeliczyłem, bo tam ten, no i dwa winyle. Całkiem sporo, no, biorąc pod uwagę, sporo. Że jedna płyta kosztuje stary no, nawet 20 złotych, 20 złotych jakieś pewnie na promkach no, i tak kurwa, dalej, się na więc... to przejebałem. No 600 Dobra. Razy 2 to ma, no, kurwa nie, no co 12 koła, dobrze policzyłem? Czy mi się coś pojebało? Nie, ja pierdolę. 1200 pojebało mi się. 1200 złotych. Idąc co najmniej, minimum. Idąc dalej, jest typiarz. Typiarz z Singapuru, no. który zbiera lalki. Jakie? Barbie. Takie Barbie? No to Barbie. Ciekawa kolekcja, bo wiem, że tam niektóre to były jakieś limitowane i tak dalej. Limitowane były jakieś duperele. Ja się lubiłem bawić lalkami z kuzynką właśnie i miała taki domek fajny. Też chciałem mieć domek, byłem mały, no. dziwny. A nic fajne. Nie miałem. Ja miałem kasę taką sztuczną i się bawiłem z siostrą w sklep. Aby odsłonić odpowiedź na pytanie... O Boże... No odpowiedz na pytanie. Jakie pytanie? Pokaz, Dobra, powiedz. Już mam. Aha, dzięki. Dzięki patelni można skrócić czas. Idę z marzenia i się zrobiło. Dobra, torby papierowe mieliśmy. Co? No chłop torby zbiera... fajne, tak po zakupach chcę zostawiać, spoko. Chłop zbiera... Syrenie ogony. Jakie syrenie ogony? Nie ma coś takiego. Właśnie ogony syreny, ale nie ma napisane ile ich ma niestety. Głupie. O Boże, to jest głupie w chuj. No. Typiarz. Ciekawe. No ja zaraz powiem, typiarz co jest zbiera dla mnie ciekawe. I ma 700 różnych desek klozetowych. Co on kradnie to kurwa z Ikei, kupuje i ten bez sensu, nie wiem, też kolekcja. Ale ma różne, jest zdjęcie i ma takie różne pojebane deski klozetowe. Ale byłem innej kolekcji ciekaw, to taka też trochę obrzydliwa, ale fajna kolekcja. Wiesz, co się tak po kczompa robisz, jakiegoś zaszokował kolega? Nie wierzę. No dobra, powiedz. To się ja do telewizji dodaje. To obrzydliwe, no to stary, to co powiesz, że obrzydliwe, to nie jest obrzydliwe. Ja nie wierzę, że to się stało, to się do telewizji dodaje. Nasrał ktoś. Chłop zbiera penisy. Jakie? Prawdziwe? Czy takie prawdziwe penisy. Prawdziwe co? Penisy. Były nauczyciel z Islandii, Singur Heidsson, ma przedziwne hobby polegające na zbieraniu penisów różnych gatunków. A to stamięte kolekcja, którą takie? Posiada. No nie wiem, kolekcja, którą posiada, ma już ponad 300 eksponatów różnych gatunków. I są to ryby, foki, ssaki lądowe. Ja, weź, co za debil.
Po co zbiera siury? No nie wiem. I są siury, normalnie siury 1, 2, 3. Jest fanem, może. Dobra, nie wiem, dziwne. Ja chciałem moją kolekcję powiedzieć ciekawą, bo tak mi się skojarzyło, że na przykład wiesz, zbierasz butelki po piwach, po energetykach, jakieś takie duperele, kapsle. Ciekawe, czy ktoś zbiera na świecie resztki szlugów. Tak jak wypali se szluga, rzuca peta i zbiera to. Ciekawe, ile ma takich. Fajna kolekcja, to by musiała do być. Słoików całe, czasem. No właśnie takie całe słoiki petów. Czasem no, dużo ludzi zbiera to na balkonie po prostu. Ja sam miałem dużo, takie całe słoiki petów. Ale to wyrzucałem to, a ciekawe, czy ktoś to zatrzymuje i ma tak dużo takich słoików petów. Fajne, fajna kolekcja. Z najbardziej niespodziewanych rzeczy kolejnych, które możemy mieć, takich randomowych totalnie. No. Radzieckie kalkulatory i liczydła i ktoś ma ich 150. O, to mało, ale fajne liczydła. Kawałki asfaltu. Co? Nie, no to jest już... Wszystko już widziałem, kurwa, jak to teraz ci przeczytam. Ktoś zbiera paprochy z pępka. Co jest? To mówię. Podobne jak to moje dziecięce marzenie zbierania gili do słoika. Ma już 3 słoiki zapełnione i zbiera teraz 4. No to mówię, to na pewno ktoś cały słoik gili zapełnił. Ale... To jest przecież kawałek koszulki zazwyczaj. No. A bo ciekawe, czy ktoś na przykład, tak a propos takich głupich, obrzydliwych tych, czy ktoś zbiera ślinę, że pluje, tak i zbiera ją. No słoika, nie to wypić, nie no. Spalone jedzenie. Aha. 49 tysięcy sztuk spalonego, nadpalonego i zwęglonego jedzenia od wieprzowiny, dziczyzny, rób, drobiu i po ziemniakach. Głupie. Jest muzeum z tego i można tam iść to zwiedzać. Głupie. To bardziej jest jakieś kości zwierząt albo coś. A jak pojedziemy do teraz na wyjazd w weekend, to pójdziemy do jakiegoś muzeum? W Czechach? No, na przykład. No jakie to są muzea? Nie wiem, jakie są. Nie wiem, piwa. Dobrze. W Niemczech bardziej. Idąc dalej. A do muzeum teraz akurat jakiegoś zwiedzanie browaru, niekoniecznie w Polsce, ale właśnie w Niemczech czy gdzieś może, na przykład poszedłbym, bo tam ci wiesz, dają do testowania piwko takie prosto z fabryki nalewane, poszedłbym do takiego czegoś, tak wycieczka po tym, po fabryce. Jeżeli będzie w Czechach jakaś fabryka browar taki i będzie można tam pójść na wycieczkę, to idziemy. Dobrze. Ujdziemy. Czeskie piwo. Kolejną dziwną kolekcją, którą posiada ktoś, jest koleś, który posiada 1785 kul do kręgli. Co ciekawe też. Taka tylko kolekcja. Po co mu to? No nie wiem. I ma z nich zbudowaną łuski piramidę. Łuski na przykład można też zbierać, a propos kul tak, czy pocisków, to mi się skojarzyło, że łuski. Można. Łuski wiem, że też zbierali kiedyś ludzie. Jakiś koleś ma kolekcję nasion i ma bardzo ładnie zrobioną tą kolekcję. Ma różne nasionka i po prostu tam sadzone i podpisane słoiczki. Ja nasiona kładę fidę nadal. Ktoś ma kolekcję jabłek. Ale jak to zostało? Leśnieje, no właśnie, co? No właśnie. Za ususzył, czy co? Grzyby suszone. Ktoś zbiera temperówki grzyby na przykład zbierać. Też. O, no to ciekawe też jest. Ja pamiętam moim marzeniem za dzieciństwa, nie wiem, czy też takie miałeś marzenie, że jak były temperówki, to mój kolega jakiś miał właśnie taką fajną temperówkę i mu zazdrościłem, że się wkłada ołówek, obraca korbką i się kręci, chciałem taką mieć i tam zbiornik jest na te trociny. A były jeszcze elektryczne, jeszcze było świkało i się robiło. To jeszcze lepsze. Ale właśnie na przykład można też, ja przez jakieś tam, nie wiem, może parę dni zbierałem właśnie te trociny z ołówka zatępione. To też może też są ludzie na przykład jacy, którzy zbierają trociny z ołówka albo z kredek zatemperowanych. Jest chłop, fajna kolekcja, który przez 15 lat zbierał poroże jelenia znalezione w lesie i zrobił sobie z tej kolekcji jelenia. Prawdziwego. Fajne. No w sensie sporoży. A jest taki Jarka, która ma pod daszu swojego domu przyczepione karmniki dla ptaków. I ma tak jak jest dach, to ma tam karmniki dla ptaków po prostu. I dużo ich ma, tak? Po prostu? No dużo. Aha. Naklejki z opon. Nie wiem po co to zbierać. Monopoli. Ktoś zbiera Monopoli, czaisz? No Monopoli akurat jest dużo bardzo jakichś kolekcji różnych. Edycji, ma taką edycji i tak dalej. O, czterolistę koniczne, to też się kiedyś zbierało. O, gumowe kaczki, co mówiłeś, widzę te właśnie. Widzę te właśnie gumowe kaczki teraz. Takie na półeczkach, na półeczce takiej z dwóch. Nie, no babka akurat była, po prostu zdjęcie było, że w wannie leżała z tymi kaczkami. Okej. Okay. Kolekcja przedmiotów połkniętych przez dzieci. I wyplutych takich? Czy no nie, że coś tam musieli, nie wiem. Bez sensu.
Ktoś zbiera tarcze. Ktoś zbiera tarcze Lego. Czyli jak masz jakieś Lego i tam są tarcze od rycerzy, to ktoś to zbiera i ma taką kolekcję tarcz. Ja kiedyś muszę kupić sobie Lego na kilogramy. I da się kupić w sklepie Lego. Tak, no wiem, że da się na kilogramy. Kolekcja zębów rekinów, też dosyć spora. A też a propos tarczy, mi się skojarzyło ostatnio, jak robiłem sprzątanie tutaj właśnie w szafie i tak dalej, no i były te rzeczy z biura, co mieliśmy. To wiesz, co tam znalazłem fajnego, takiego, co chciałem kupić, a nie kupiłem tego wtedy, że właśnie no. Tarcza do strzelania na pistolety na kulki jest normalnie. Jest nieotwarta. No wiem, bo się wziąłem. No, ja sobie muszę to kiedyś rozstawić i postrzelać do celu. No. Jest na przykład kolekcja motyli też. Tutaj no właśnie ty mówisz, co, motyle zdechłe, ususzone? Nie wiem. Ktoś na przykład ma wykrywacz metalu i sobie zbiera na plaży metalowe rzeczy i zachowuje je. I ma a to jest takie dość częste hobby, że ogólnie poszukiwacze są, co se mają te poszukiwacze metalu i se chodzą. Poszukiwacz. I... Myślę, że kiedyś jak będę starszy i miał więcej czasu, to jest bardzo prawdopodobne, że też zacznę to robić, że zacznę kupię poszukiwacz metalu i z nudów będę se szukał rzeczy. No to trzeba choć plaże w okolicach swoich. No, ale też lubiłem kiedyś tak szukać rzeczy jakichś w piasku właśnie. Pamiętam, że tata jak właśnie przynosił żwiry, jakieś tam się czasem znajdowało coś ciekawego w ziemi. Kolekcja kluczy do drzwi pokojowych i kupię taką samą ścianę wwaloną kluczami do drzwi pokojowych. Dziwne. To fajne też. O, nawet. Opakowania po zapałkach, to też fajne. O, no, a już chyba nie ma zapałek, fajne. Już chyba nie ma zapałek, nie? Nie no, są, ale rzadkość, nie? Kiedyś to się kupowało, było tanie, 20 groszy czy 10. To jest dla mnie, niepojęte, nie? Chłop zbiera odkurzacze i ma 40 odkurzaczy. Podwoić te odkurzacze, czy dać następnej osobie? Dać następnej. Kurde. 35 tysięcy piłek golfowych. To fajne, to my też zbieramy, ja mam z 10 w domu. Ping-pongowe kiedyś też miałem dużo w domu, bardzo. To się zawsze jojo. Zabierało ze szkoły. Chłop ma 10 tysięcy zabawek jojo. I wszystkie wiszą. Ja chciałem sobie kupić prawdziwe jojo po tym, jak byliśmy w jakimś tym arcade roomie i wygrałem jojo. Wygrałem jojo za kupony. Za kupony z arcade rooma, tego takiego, co się zabawki wygrywa i miałem jojo, tylko było takie chujowe strasznie, to chciałem sobie kupić prawdziwe takie. Takie prawdziwe jojo. I no zapomniałem zamówić, ale było na w Empiku chyba takie prawdziwe tam, nie, z 200-300 wykosztowało takie metalowe jojo prawdziwe. Fajne takie jest. Fajne. Dobra, jojo. Idąc dalej. Ktoś zbiera klucze francuskie i ma ich w chuj. Mój stary imbusy kiedyś zbierał. Znaczy nie zbierał, ale miał ich dużo, po prostu pamiętam. Klucze imbusowe. Jakaś babka zbiera, jest fanką Kubusia Puchatka i zbiera gadżety związane z Kubusiem Puchatkiem i ma ich 5000. Z Kubusiem Puchatkiem kojarzy mi się tylko jedna rzecz, możemy to obejrzeć, no oglądamy kiedyś, chociaż nie wiem, ale jest taka przeróbka klasyczna. Baxilis, nie możemy. Szkoda. Nie Baxilis. Ale... O! Kubusia Puchatka, przeróbka. Puszki po piwie! O, ile ma ktoś najwięcej? No właśnie nie jest napisane ile ma, no, ale szkoda. Fajnie by było. Ktoś ma ołówki, co? Ale właśnie takie rzeczy typu puszki zbierać to fajne, bo to na przykład wiesz, za 20 lat patrzysz puszka kurwa z 2006 roku. Jest takie fajne akurat. A takie właśnie typu kurwa jakieś kaczki czy coś chcą już kupić, to głupie. What the fuck? Dobra. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Tak, już nie ma ciekawej rzeczy. No dobranoc. Trudno. Dobranoc. Pa, pa. Pa, pa.